Hej wszystkim, z tej strony są Pony i słuchajcie, 20 lipca odbył się Comic Con 2018 w San Diego, z którego dowiedzieliśmy się wielu ciekawych informacji na temat nadchodzących odcinków. Oglądajcie do końca, bo naprawdę warto. Zapraszam do oglądania. Zanim zaczniemy, to chcę wam tylko powiedzieć, że możliwe, że będę zakładać nowego Discorda i niedługo się pojawi o tym film na kanale, więc bądźcie czujni. Tak więc, jak powiedziałam, 20 lipca, czyli w piątek, odbył się Comic Con w San Diego, z którego byłam zszokowana, kiedy obejrzałam ten panel i dowiedziałam się nowych informacji na temat Miraculum. Po pierwsze, został ukazany opis odcinka Sandboy. Już wam go czytam. Marinette robi szalik na drutach. Tiki mówi jej, że dziś 3500 urodziny Nuru i chce się z nim zobaczyć. Kwami mogą komunikować się ze sobą raz na jeden cykl, jeśli zbiorą się w konkretnym czasie. Ale Tiki mówi, że nie wie, czy może odejść. Ale potem ujawnia, że ona, Waze i Plug mają plan, który obejmie wszystkie kwami działające razem w pudełku z Mirakulami. Plug okłamuje Adriana, by dostać się na spotkanie z kwami. Dowiedzieliśmy się również, że Tiki i Plug mówią do siebie pseudonimami. Plug nazywa Tiki Sugar Cube, a ona go nazywa Stinky Sock. Plug flirtuje z Tiki, aby się z nią podroczyć, co zawsze ją wkurza. Został nam ukazany fragment z odcinka Królowa Stylu. W opisie macie podany link do tego fragmentu, gdyż nie chcę go stawiać do odcinka, aby nie bloknęli mi filmu, no rozumiecie. Ogólnie to okazuje się, że McLoe to znany na cały świat krytyk mody. Jako Królowa Stylu przemienia ludzi w złote figury, a jej pierwszym celem jest Adrien, który znajduje się na scenie w czasie jej ataku. Następną dosyć ciekawą rzeczą jest opis i scenki z odcinka Maledictor. Chloe przedstawia w klasie wywiad z Biedronką, ale okazuje się, że to ona się za nią przybrała i wszyscy się z niej wyśmiewają, więc biegnie do swojego ojca. Audrey, czyli mama Chloe, żąda, by mąż zamknął szkołę, a Chloe żąda, by wygnał Marinette z Paryża. Andrew mówi, że nie może tego zrobić, a Audrey proponuje Chloe zmianę szkoły i przeprowadzkę do Nowego Jorku. Andre nie może wyjechać, ponieważ jest burmistrzem. Andre oferuje Chloe etui telefonu z diamentami, która zachęca ją do pozostania, ale Chloe odmawia i mówi, że to nie wystarczy. Odrzuca prezent, a Andre jest zraniony. Władca ciem wyczuwa to i wysyła Akumę. Audrey i Chloe lecą helikopterem, a Andre jest rozpaczony. Władca ciem oferuje mu władzę absolutną. Uczniowie świętują na wieść odejścia Chloe, z wyjątkiem Adriana. Chłopak jest zły, że inni cieszą się z czegoś takiego. Chloe łapcze się go jedyną przyjaciółką w czasach, gdy nie mógł opuszczać posiadłości. Maledictor sprawia, że Audrey się w nim zakochuje, a czarny kot zaczyna zachować się jak prawdziwy kot. Nawet pod wpływem Maledictora nasz bohater nie zamierza mu oddać swojego Miraculum, więc złoczyńca decyduje się użyć czarnego kota do zdobycia kolczyków Biedronki. Co o tym sądzicie? Dla mnie te informacje totalnie rozwaliły mi mózg. Nie spodziewałam się takiego obrotu spraw. Z dodatkowych rzeczy został ukazany nam pierwszy odcinek z serii Chibi. Jeśli ktoś go nie widział, to zapraszam do opisu. Inne dosyć ciekawe informacje, których dowiedzieliśmy się na panelu, to Plug może zostać zaakumizowany, Rena Roach pojawi się w grze Miraculous na urządzenia mobilne. Sezon trzeci został już napisany. Mama Chloe jest najsurowszym krytykiem modowym na świecie. Trwają prace nad musicalem i filmem, prawdopodobnie marzec 2019. Nad musicalem będzie pracować również reżyser The Greatest Showman. W okresie świątecznym pojawią się kolejne odcinki drugiego sezonu na Netflixie. Myślę, że ten panel szokował nie tylko mnie, ale wielu z was. Oczywiście mogliśmy się spodziewać czegoś więcej, aczkolwiek z drugiej strony nie mogli nam dać za dużo informacji, aby nie było spoilerów.
Mnie osobiście cały panel mega się podobał i szczerze pokładam duże nadzieje w przyszłych odcinkach, bo najwidoczniej jest na co czekać, kochani. Dziękuję wam bardzo serdecznie za wysłuchanie mnie do końca. Jeśli odcinek wam się spodobał, to zapraszam gorąco do zostawienia łapki w górę oraz suba, bo to mega motywuje do pracy, kiedy widzę, że moje materiały wam się podobają i będę je twoje szczęściej wtedy. Standardowo zapraszam na mój mail i Discord, wszystko macie w opisie. Ja uciekam do następnego kopytko! And the friend.